Witam Was w kolejnej pogadance na temat, który wspólnie z redaktorami naszego portalu rozwijamy i cóż, staramy się wyciągnąć jakieś sensowne wnioski w danej kwestii. O czym zatem pogadamy dzisiaj? O temacie Pefrixa, który mówi o zrobieniu z bochenka chleba kromek sprzedawanych na sztuki, o ciastkach pokrojonych na kawałki, o hamburgerze, gdzie podstawką jest kotlet z sieciówki, a ogórek, pomidor i sosy to dodatki odpłatne. Mówiąc jednak wprost, o DLC w grach MMO i tym, jak się wciska nam grę z wyciętą zawartością. Zapraszam. DLC, czyli dodatkowa zawartość do pobrania. Niby to niewinna definicja, a w rzeczywistości mamy do czynienia z czymś strasznym. Demonizuje i nadto generalizuje, a skądże znowu? Nie wiem bowiem jak wy, ale gdy ja kupuję towar, chciałbym dostać go w wersji pełnowartościowej. Nie uśmiecha mi się sytuacja, w której nie zdążę odejść od kasy, a już dowiaduję się, że moja bułka jest dostępna w wersji deluxe. I to nie w byle jakiej, bo z ziarnami słonecznika. Szkoda tylko, że nie dało się dostać tych ziaren na początku, tylko wszystko muszę dokupić. Pefrix mówi, że może wyjść na cebulę i swoją drogą jego zdaniem bułka z cebulą jest całkiem dobra. Ja natomiast wolę bagietki z czosnkiem, no ale nieważne. Ważne jest, że oboje mamy podobne zdanie, jeżeli chodzi o psioczenie na twórców gier, którzy chcą na swoim tworze niesamowicie zarobić. Jak jednak nie irytować się, kiedy rozpoczynamy przygodę z takim DC Universe Online, a po dwóch miesiącach okazuje się, że powinniśmy dokupić kilka DLC. Dlaczego? Zawierają nowe moce, dodatkowe kampanie fabularne i kilka innych łakoci. I to nie tak, że deweloperzy nas do tego zmuszają, ależ skąd? Takie DLC jest w pełni opcjonalne. Co z tego, że świecą się na kilometr, kuszą niesamowitą zawartością oraz oferują nowe możliwości rozwoju? Nie muszę ich mieć, przecież wcale nie sprawią, że w endgame'ie będę miał łatwiej, prawda? Do czego jednak zmierzamy? Sporo takiej dodatkowej zawartości do pobrania można wprowadzić jako zwykły element podstawowej wersji gry, ewentualnie w formie darmowych aktualizacji. No tak, ale znowu twórcy nie zarabiają, co zatem za problem wydać taką grę w formie buy to play? Rozbijanie produkcji na miliard DLC, które nie są obowiązkowe, ale przykładowo cholernie przydatne, nie różni się wiele niczym od item shopu. W takim Black Desert Online nie ma DLC, ale czy nasze wydatki kończą się tylko na kupieniu gry? Nie, jak pewnie wszyscy już wiedzą, wypada dokupić pety. Czym zatem różnią się DLC stające się integralną częścią gry? Nie należy daleko szukać. W The Elder Scrolls Online, które jest swoją drogą buy to play, przed One Tamriel trzeba było zaopatrzyć się w przynajmniej jedną zawartość dodatkową, bez której nie warto było grać. Nie mówiąc już o tym, że wspomniany tytuł ma kilka DLC, które połączone razem nadawałyby się na oddzielny dodatek. Nie, jednak lepiej rozbić wszystko na części i sprzedawać oddzielnie, w końcu hajs się musi zgadzać. Znowu nie zrozumcie jednak tego tak, że żal nam pieniędzy i nie chcemy wspierać twórców. Pefrix jest przykładowo zwolennikiem modelu buy to play, ja natomiast buy to play i pay to play, biorąc pod uwagę moją miłość do World of Warcraft. Natomiast tak czy inaczej w przypadku tego typu modeli nie mamy żadnego problemu z płatnymi, pełnoprawnymi dodatkami. Możemy wydać 30-40 euro na Morrowinda, Stormblood czy Legion, wiedząc, że płacimy za content większy bądź mniejszy, ale wciąż godny nazwy dodatku. Coś wartościowego, co rzeczywiście ma wpływ na grę i rozwija ją o dodatkową treść. Nie rozumiemy jednak, gdy twórcy wycinają elementy, które powinny znajdować się w podstawce i wciskają je jako DLC opcjonalne, które docelowo i tak w końcu kupicie, bo inaczej poczucie zabawy w wersji demonstracyjnej jest ogromne. Jak tu cieszyć się rozgrywką, gdy w Dungeons & Dragons Online większość elementów trzeba dokupić? Nie wspominam już o grach Electronic Arts, czyli mistrzów w krojeniu tortu na coraz mniejsze kawałki. Battlefront był chyba najlepszym przykładem. Czy nie można postawić kawy na ławę, tylko bawić się z graczami w kotka i myszkę, udając darmo? Rzeczywiście, powyższy materiał może brzmieć jak pretensje dziecka o to, że mama nie chce kupić mu ulubionej zabawki. Problem jednak w tym, że mama ją nabyła, ale jedynie korpus. Pozostałe części będą dodawane w sklepie co dwa tygodnie, ale niestety nieco drożej. Przy zakupie dwóch otrzymacie na przykład głowę gratis, ale wiecie chyba jak to wygląda, bo jeszcze jakiś czas temu w kioskach kupowaliśmy pisma wychodzące co tydzień z częściami statku czy też samolotu, które pełną radość ze złożenia dawały nam za rok, a w połowie cyklu kupowania nagle pismo drożało. Do Was natomiast na koniec pytanie aktywizujące. Wolicie DLC czy dodatki i dlaczego dodatki? Żartuję oczywiście, to pytanie samo sugeruje odpowiedź. Możecie natomiast powiedzieć, ile razy skusiliście się na DLC i czy kiedykolwiek zrezygnowaliście z gry przez jej pocięcie na drobne części. To wszystko, mam nadzieję, że całość Wam się podobała i równie ochoczo jak ostatni materiał tego typu przyjmiecie ten łapkami w górę, komentarzami i Waszymi wyświetleniami. Do usłyszenia, na razie.